roku w firmie ABC pracuje panna Anna B. Przystojna, mila itp. To wszystko, co się o niej wie. Poza tym nic się pan nie dowie więcej o tej Annie, choć wszystkich dręczy bezustannie. I nie od dziś ta jedna ciągła myśl, czy Anna jest panna, czy nie. Czy jeszcze, czy może, kto wie. Mężatka, rozwódka, wdowa, ufna jest, czy też owa, czy w ogóle kogoś ma. I jak się udowodnić da, czy Anna jest panna, czy nie. To sprawa ciekawa, kto wie. Czy mieszka sama, czy z kim w kontakcie towarzyskim, gdzie i jak uzyskać znak, czy nie. Czy tak? Prokurent firmy młody dziś na Annę lata nie od dziś. Zapewniał szefa razą, że chciałby się ożenić z nią, lecz trudność jest nie lada, bo to przecież nie wypada. Gdy się narzeczonej zada zapytanie takie wprost na most, czy Anna jest panna, czy nie? Czy jeszcze, czy może, kto wie? Mężatka, rozwódka, wdowa, ówna jest, czy też owa, czy w ogóle kogoś ma. I jak się udowodnić da, czy Anna jest panna, czy nie? To sprawa ciekawa, kto wie? Czy mieszka sama, czy z kim w kontakcie towarzyskim, gdzie i jak uzyskać znak, czy nie? Czy tak? Ta sprawa wielki zatacza krąg, przechodzi rok już z rąk do rąk, już każdy swoje domysły snuł, że tak, że nie, że pół na pół. Którzy w ten Annę śledzi, znajomi, krewni i sąsiedzi, każdy się nad tym jednym biedzi, jak znaleźć takt, by spytać o ten fakt, czy Anna jest panna, czy nie? Czy jeszcze, czy może, kto wie? Mężatka, rozwódka, wdowa, ówna jest, czy też owa, czy w ogóle kogoś ma. I jak się udowodnić, dać Anna jest panna, czy nie? Prowadzi się dobrze, czy źle? Czy mieszka sama, czy z kim w kontakcie towarzyskim? Czy ma w cnocie jaki brak, czy nie? Czy tak?